Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris z dodatkiem Utopia, gdzie gramy rasą Kintów. No dobrze, mamy nowy statek badawczy, więc trzeba by zrekrutować naukowca. Docieramy wtedy do limitu przywódców, ale myślę, że to nie przeszkadza. Biegłość w materiałach, biegłość w technice kosmicznej. A zaraz zobaczmy. Taki gość z biegłością w technice kosmicznej by się przydał. Tempo badań przemysł 10%, bo tu mamy dwóch takich gości, więc może zrekrutujmy rzeczywiście polityki frakcji, gdzież to jest, przywódcy. Zrekrutujmy tego naukowca, tego 30 rekrutacja i zobaczmy, czy jak go zmienimy tutaj plus 35%. Jest 39. No, mimo że jest troszkę mniej zaawansowany, to i tak, że tak powiem, będzie szybciej badał. A temu możemy dać tego naukowca bardzo takiego rozwiniętego. I ten statek badawczy wysłałbym zaraz. Tu jest jeden statek badawczy. Myślę, że tak. Bada świat Hestamur, który niestety chyba wpadnie w ręce tutaj tych. A więc tego w sumie nawet nie będę badał, tylko zobaczyłbym później, co jest tutaj. Dobra. Statek badawczy drugi. Czy coś gdzieś tutaj mamy do badania? Na tą stronę mamy dużo rzeczy do badania. No, może nie tak dużo, ale myślę, że warto zacząć tutaj ten kierunek eksplorować. Może się jakaś planeta tutaj znajdzie sensowna, a statek kolonizacyjny na razie musi poczekać. Co prawda zżera nam to kredyty, no ale trudno. Utrzymanie. Statek konstrukcyjny, co on tam robi? Wchodzi w tunel do układu tutaj. Ja bym statek konstrukcyjny wysłał jednak tutaj. Mamy jeszcze troszkę wpływów. Tutaj jest fajne układy, są 11,8 minerałów. Co prawda zakładając tutaj stację posterunek graniczny, nie będziemy w stanie prawdopodobnie tego osiągnąć, ale być może uda się wyhaczyć to, no właśnie nie wiem. Chyba żeby tu założyć, bo ten się będzie rozwijał i on może nas wypchnąć z tego. No tutaj mamy drugie płyny terraformujące. Koszt terraformowania minus 25%, już nie wspominając, że mamy dodatkowo wtedy tutaj drugi, czy w zasadzie trzeci zasób strategiczny, co może zadowolić nam frakcję. No właśnie się zastanawiam, czy ten statek konstrukcyjny dać tu. Może na razie go dajmy tu. Zastanowimy się dalej, co tam będzie, że tak powiem, z tym się działo. No tu by było optymalnie, tylko że podejrzewam, że ten układ stracimy, chociaż no, trudno powiedzieć. Bo stąd jesteśmy w stanie prawdopodobnie jeszcze te układy może są w stanie wpaść w nasze granice. A tu jest niezła planeta. Czemu nie możemy? Już nam podebrali? Na cudzym terytorium. Za późno. Kurczę. No właśnie. No to nas ubiegli znowu. No to co? Tu? Czy tu? Tutaj może. Posterunek. Krytyczna porażka. Trudno. Spróbujmy te systemy wyhaczyć. Co prawda ten jest dziadowski, ale ten i ten w porównaniu może z tym. Kurczę, no podebrali nam znowu. To akurat to było niedobrze. I przy okazji może jeszcze tak będziemy chyba potrzebować dodatkowy statek konstrukcyjny, bo już czekanie na ten statek konstrukcyjny. Ktoś nam tutaj... Statek badawczy? Zaraz, co się to stało? Ginie po zniszczeniu. Wow! O kurczę. Tu nas ktoś, że tak powiem, wyhaczył. Jak to nas ten? Ale nie ma tutaj żadnych... Nie zauważyłem, co tu się działo po prostu. Mawal. A to ciekawe. Coś tu musiało być, ale nie jest oznaczone, żeby było po prostu.
wykrzyknikiem, więc nie wiem, co jest grane. Co nas tam zniszczyło. No niedobrze. To jest poza zasięgiem, to już nam tutaj wszystko wywiało. No niedobrze się stało. Niedobrze się stało, że za późno tutaj tą planetę żeśmy odkryli tak naprawdę, bo jakbyśmy wcześniej się zorientowali, można było tu skolonizować, a tak zrobili nam tu taką wypustkę, kurczę. No nic, musimy ten fragment galaktyki sobie zabezpieczyć. Ulepszone deflektory mamy. Generator osłon planetarnych. Co to daje? Modyfikator planety. Siła umocni plus 50%. No, rzadka technologia. Możemy się tym zająć. Bardzo dobrze. W sumie też bym nie dbywał budowania troszkę krążowników jednak. Może jakiś niszczyciel? Nie, nie mamy żadnych niszczycieli. Tu możemy ulepszyć kosmoport. Bo jesteśmy grubo poniżej limitu marynarki. A to nigdy nie jest dobre. Ci już są na minus 55%, ale oni nie powinni stanowić problemu. Tu się robi Free Violent Alliance. O, tu im się coś porobiło dziwnego. Co jest? Co jest grane? Brak dowódcy, badawczy. Ktoś tu sobie padł. Tempo badań nowe światy. Materiałów to mamy mnóstwo. Ten jest najmłodszy, więc go weźmy. Zbadaj układ. Dobra, Neshmet. Tak, te by fajnie byłoby przechwycić, bo tu jest 11,8. Tu mamy też 12, więc trzeba by to w tym momencie też zagospodarować. Ale to czekamy na statek konstrukcyjny, który już jest gotowy. Stacja górniczenia, leć tu. Leć tu, leć tu, leć tu. Co to jest? Posterunek obserwacyjny, ale tu mamy też planetę naszą. No dobrze. Na minusie dalej jesteśmy. Nic na to nie poradzimy. A może coś poradzimy. Może coś poradzimy. O, tu są piraci dość silni. Tu są drony, to niech sobie będą. Na razie ich nie przeszkadzamy. I oni nam też nie przeszkadzają. Posterunek zużyjemy w punkty wpływów. Mam nadzieję, że jakaś technologia się wkrótce okaże, która by dała nam dodatkowe wpływy. No i fajnie byłoby jakąkolwiek planetę do kolonizacji gdzieś znaleźć. No ale na razie jest lipa. Na razie jest lipa. Stacje górnicze zbuduj. Statek badawczy, dobra. Zbadaj układ. Nie, odwrotnie. Ten będzie tu badał, a ten niech bada tu. No nie widzę tutaj, żeby coś było. Do kolonizacji. I w zasadzie to jesteśmy trochę przyblokowani. Tu można by jeszcze ewentualnie zobaczyć. Ten raczej poziom informacji mały. Nie wiem, czy tu byliśmy, czy nie byliśmy. Tu są dwa w ogóle układy. A jak jest z... Potężni są dalej. Opiekuńczy, dobra, niech będą. Minus 10. Może z tymi potężnymi warto byłoby... Zaraz, mamy... Ma umowy handlowe. Holiawajan, tu jesteśmy, Kintowie, dalej jesteśmy z porozumieniem badawczym. A jak federacja, która nam podebrała coś? Też mamy porozumienie badawcze. Jeszcze aktywne. Badajmy anomalię. Co skończyliśmy? Generator osłon planetarnych. O,
to warto byłoby się w to zaopatrzyć. Co możemy? Miotacz plazmy. Plazma, broń plazmowa. Szybkość ataku bronią. To jest zbyt drogie. Laser drona. Miotacz plazmy. To będzie dobre przeciwko pancerzom. Dobra, tutaj żeśmy... zagospodarowali ten układ. Nawet ten wpadł w nasze granice. Organizmy krzemowe plus 3. Ten może... Nie, ten nie jest w naszej przestrzeni. To jest w naszej przestrzeni, tylko poza zasięgiem tunelu. Tutaj się w ogóle nie opłaca za bardzo tego tunelu generować. Chyba, żeby to była akurat planeta do kolonizacji. Tu jest też dobry układ. Te dwa układy możemy zbadać, a w tym Malwaliu to straciliśmy jeden statek badawczy, więc na razie nie wiem, co tam jest. No dobra, jakby jeszcze tylko odkryć jakąś planetę do kolonizacji, to by było cudownie. Ale na razie nic nie możemy. Czy się nam upgrade'owały dobrze statki? Korweta. To się upgrade'owało, krążownik też, dobra. Ale czasami się nie upgrade'ują, jeżeli brakuje tutaj tego, mocy. Nawiązana łączność. Niezależnej stacji kosmicznej Xura Corp. Dobra. Najwyższy kupiec Xura Corp. Dobrze was widzieć. Gdzie wy w ogóle jesteście, Xura Corpi? Strasznie daleko. Tak w ogóle, to przecież my tu mamy... My tutaj mamy tych kuratorów, jak dostęp do usług. 1000, mamy trochę mało kasy, ale to by się nam przydało. Minerałów mamy 1000. Ja bym zrobił to w ten sposób. Gdzie są kurator, artyści, enklawa kupiecka. Chcielibyśmy dokonać wymiany na kredyty energetyczne. 1000 minerałów. 100 za 200. Kurczę, to jest taki przelicznik średni. 500. Zróbmy tak. Ok. A z tymi kuratorami... Dostęp do waszych usług. 1000. Modyfikator badania fizyczne, socjologiczne. OK. Dobra. To nam przyspieszy trochę badania, a to też jest istotne. Planety, dajcie mi planety do kolonizacji. Lipa na razie jest. Co to jest? Wypowiedzenie wojny. Interstellar Fevarian Regime Frivalion Alliance. A, to tym. No to jakaś wojna domowa czy coś. Dobra, niech się tam bawią. Nam to nie przeszkadza. Kosmoport, co tu mamy? Sieć baterii, moduł obrony laserowej. Orbitalne farmy, synchronizowany system. Na razie obronny. Tak, żeby każdy miał. Pismo obcych. Ulepszmy jeszcze kosmoport gdzieś na Argosie. Wow. Rywalizacja. Porozumienie badawcze. Dobra. Wypowiedzenie wojny. Hatean Galactic, Legacy of Lock and Jack. A, czyli ta federacja będzie tych, że tak powiem, biła. Ale nie są tak bardzo zaawansowani. Propozycja handlowa, porozumienie badawcze. Dałoby się z nimi w sumie zawrzeć, tylko nie wiem, czy nie mamy przypadkiem.
Mamy jeszcze porozumienie badawcze. Nie, nie, tylko mamy kryształy jurantyku. W tym momencie my nie znamy 68 technologii, a oni nie znają. No, to wyjdzie nam na dobre. A, tylko nie mamy co im dać w tym momencie. Minerały. 48 i tyle. Kredyty. Wystarczy im 100 kredytów dać. Dobra. Rywalizacja mnie interesuje. Kintowie Sovereigni. A, to ci. Nie. No to ci, właśnie. To jest to, co w tym momencie robiłem. Okej. Tego na razie to by było fajnie tutaj jakoś móc usunąć, ale się nie da. Tu nam kasy brakuje. Więc upgrade'ujmy to. Tu są na razie jeszcze puste. Tutaj jest też na razie jeszcze puste. W zasadzie to możemy upgrade'ować. Laboratorium fizyczne. No zobaczmy jedną rzecz. Gdzie się buduje? Tu się buduje te generatory osłon. Dobra. Zbadaj układ. I zbadaj od razu te trzy układy. Anomalia, dobra. Zaraz, bo tu się dużo rzeczy w tym momencie dzieje. Wojownicy psioniczni mamy. Koszt 25, uszkodzenie armii plus 10, morale. Wow. No, to jest fajnie, to mi się podoba. Laboratorium biologicznie jesteśmy nawet całkiem nieźle. Klinika to jest rozwój, ale to i tak nie będziemy mieć miejsca. Limit marynarki, A zróbmy tą klinikę, to jest szybkie badania są, więc powinno się w miarę szybko to zrobić. Okej. Okay. Zobaczmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie tutaj... Miotacz plazmy. To będzie wymagało zmiany trochę naszych designów może. Osłony, obroba punktowa, bariera to się przyda, ale kolejny zasób. Zobaczmy, bo te zasoby to by dały na znaczy nasze frakcje byłyby zadowolone. One w ogóle są wszystkie happy, tylko jedne są bardziej happy niż drugie. Zewnętrzne enklawy. Społeczeństwo wielokulturowe. No to w zasadzie nic nie możemy tu zrobić więcej. Ci są jacy są. Płynność dobrobytu. Niewolnictwo zakazane. No tyle możemy zrobić. Statek konstrukcyjny mamy wolny. Okej. Okay. Ja bym tak na wszelki wypadek tutaj założył stację tunelu. Nie tu. Tu chciałem, z tej strony. Co odkryliśmy? Pancerniki możemy. Wow. Ślady bitwy to zaraz. Pancerniki mamy. Punkty wytrzymałości, spójność kadłuba, ale to jest dość drogie. Działka, stacje obronne, impulsowy silnik manewrowy. Może stacja obronna w tym momencie to jest najtańsze. Znaczy najtańszy jest działka, ale tych działek w sumie to będzie bardzo szybko, 5 miesięcy. Wysłać ekspedycję na cmentarzysko. Ślady bitwy. Gdzie? Tutaj. Kurczę, jaka planeta. Zastanawiam się, co tutaj jest. Wysłać na... Okej, okay, żeby tu mi nie odleciał ten statek. Zbadaj to. Projekt badawczy. I zbadaj układ. Ja bym zrobił taką jedną drobną rzecz. Tak, jakąś korwetę bym wydzielił, jedną. Fregata jakaś, nie, to nie fregatę, taką korwetę. Okej, okay. Tą korwetę poślijmy tu, żeby zobaczyła, co jest. Agresywna, unikająca, dobra.
No dobrze. To, że oni to skolonizowali taką samą planetę jak my, to oni mają, zdaje się, dokładnie te same światy mogą kolonizować co my. Propozycja handlowa. Sovereign Abraxi Systems. Oni też są tunel czasoprzestrzenny. Czy chcemy im dać, żeby oni tu się panoszyli? Nie. Dlatego, że odebrali nam to, więc ostrożnie. Jeszcze nam coś tutaj założą i tak dalej. Niech se budują własne tunele. Stać ich na to. Ekspedycja. No, zobaczymy, co z tym tematem cmentarnym będzie. Jobis. Upgrade. 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 Co tu mamy? Anomalia. Moduł obrony to jest ten. Pociski. Placówka techniczna 3. Skrzydło myśliwców. Może niech będą te działania z lotniskowca. To też jest szybka. Statek konstrukcyjny. Dobra, tu wybudowaliśmy. No to tutaj 422 potrzebujemy. To leć tu na razie. Rany, co oni znowu chcą od nas? Powiedzenie wojny. Interstellar Irenic Valion Mandate. A co? Aha, tu się znowu jacyś inni zrobili. Ciągle się zmieniają. No dobra. Okej. Tam są jakieś dziwne rzeczy się dzieją w tej części galaktyki, ale nie będziemy się tam wtryniać. A tu co chcą? Holy Avarian Legage. To są którzy? To są nie. To są ci. Dobra. To jest traktat o migracji. Okej, to jest zgodne z naszą polityką. W ogóle mamy jakiś, że tak powiem, tych. Aha, to oznacza, że nasi obywatele mogą wyemigrować też do nich. Ale na razie nie widzę tu jakichś, powiedzmy, problemów wielkich. Nie widzę tu jakichś większych problemów. Tego nie możemy usuwać, niestety. Tutaj żywność jak najbardziej. Kosmoport. Co my tu mamy? Synchronizowany system, sieć baterii. Więcej nie możemy zrobić. Nowy kontakt. United Still Ready Planet States. O rany, a co to, gdzie oni są? United Still Ready to są ci, Skala Radzi czy jacyś tam. Badania fizyczne. Halo? Równa naszej. Projekt specjalny. Plus 3. Badania techniczne. Doświadczenie. Bardzo dobrze. Propozycja handlowa. 4, 16, 11. Chwila, moment. 1000. Dobra, nie chcą. Zaproszenie do paktu, a nie agresji. Okej, to się możemy zgodzić. Tu co jest? Klinika graniczna. O, tak, odblokowanie przestrzeni, to też byłoby potrzebne, ale to jest nam bardzo potrzebne. To na Argosie, nie, na tutaj, na Razmadonie, trujące wodorosty. Dobra, jeszcze póki mamy pauzę. Duże. Tu jest ten statek. Halo, halo. Panie. O, nie ma tu nic, to co nam tu rozwaliło? Cisza, spokój. Zbadaj układ. No dobra. To weźmy na razie tą naszą wspaniałą korwetę eksploracyjną. Wyślijmy może tu. I tu na razie. Żeby zobaczyć, co to za planetki są. To jest. Nie został zajęty. A możemy też tu sobie zobaczyć. Okej. Statek konstrukcyjny. Czym się możesz zająć? Czym można by się tu zająć? Czarna dziura jest już w naszej granicy. Stacje górnicze. Tu na razie nie mamy kasy. Musimy poczekać.
Jedną przynajmniej możemy zbudować. Jak tam nasza siła floty? 2400. To jest tak sobie. Ale siłę floty mamy równą z tymi. No może nie z tymi, ale ci są w tym momencie bardzo, że tak powiem, przyjaźni. Więc tu nam nie przeszkadza. Ci zostali, dostali w kość, widzę. Tak, zostały, w ogóle tu się zmieniły w tym momencie. Albo ci ich podbili, albo coś. Równa naszej. Siła flot większa. Nie jesteśmy tak zacofani. Co to jest? Okej. Okej. Nie wiem, czy nie warto by w tym kierunku zobaczyć, co to są za te układy. Może tutaj jeszcze. Wyeksplorować. W ogóle tu jest jeszcze dużo miejsca. Tam są pewnie jakieś inne imperia, ale jakby tu się przedrzeć, tak, to by było fajnie. Tylko nie mamy co kolonizować i to mnie wkurza strasznie. Co jest znowu? Kredyty. Akurat kredyty to by się nam w tym momencie przydały. Okej. Gdzie? Co to jest? 1000. Statek piracki, a to co to jest? Posterunek. 1000, to jest ta nasza korweta. Bardzo dobrze. A, tutaj są piraci. Te planety z czasem moglibyśmy kolonizować, ale to dopiero technologię musimy odkryć odpowiednie. Dobra, sobie sprawdzimy. Co to ci lecą? Dobra, co jest? Usuwanie przeszkód, nareszcie. Maksymalne wpływy z frakcji. Limit przywódców, to się akurat przyda nam. Okej, a tu co żeśmy odkryli? Skrzydło myśliwców, to się akurat nam w tym momencie nie przyda. Montażownia pancerników, działko zwojowe. Dajmy sobie te działka zwojowe. Będziemy mogli później zróżnicować troszkę nasze projekty. Statek konstrukcyjny, mamy już odpowiednią ilość kasy. Stacje górnicze, dobra. Statek konstrukcyjny, czarna dziura już jest zaeksplorowana. Tu trzeba by troszkę zrobić, ale wcześniej poproszę tutaj stację tunelu czasoprzestrzennego. Rany. Że jak galaktyka jest ciemna i pełna strachów, Kintowie. Przyłączcie się do nas, tworzymy federację, która będzie nas wszystkich chronić. No i to jest dobre pytanie w tym momencie. A czy dołączamy do tej federacji tutaj? To oznacza, że będziemy musieli też uczestniczyć w ich wojnach. Czy sobie, że tak powiem, niezależnie będziemy funkcjonować? Ale myślę, że na to pytanie to już zastanowię się do następnego odcinka. A na razie dziękuję za obejrzenie tego. Dziękuję za polubienia, dziękuję za komentarze. I zapraszam do następnych odcinków. Cześć!